Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony Żuraw.pl, witam w kolejnym odcineczku z Gwinta tym razem. Dlaczego z Gwinta? Mamy coś takiego jak starcia frakcji, która ważna jest jeszcze przez jeden dzień i 15 minut, a mamy jeszcze 3 zadania do wykonania w tej frakcji, więc trzeba sobie trochę pograć. Muszę rozegrać 3 gry, korzystając z umiejętności niepohamowany głód. Zbudowałem sobie jakiś deczek na bazie tego, ale muszę go trochę zmodyfikować. Ponieważ dostałem parę kart, które by się tu nam nadawały, więc może... Co ja tu mam? Wezwij... Zemsta. Wezwij tę jednostkę z cmentarza do tego samego rzędu. Wzmocnienie 4, daj fatum, Hespor. Mglaka. Może tego Mglaka bym wywalił. Nie, może wilkołaki bym wywalił. Wywaliłbym wilkołaki, Biesa bym tu dał, tylko gdzie on jest? Bies, jeden jest gdzieś tu. Bies. Dobra, mamy Biesa jednego. I jeszcze mam tu gdzieś taką kartę, którą dostałem niedawno. Dostałem niedawno karcioszkę i nie pamiętam, gdzie ona jest. O. I muszę coś wywalić, bo... Coś za 7 ma... Za 7 gwiazda tańcząca w sumie. Jedenaście, Jadman Tikory. Kulawy Gerwin, to nie wiem, trzaskający mróz, ulewny deszcz, rozdarcie. Py, co by tu dorzucić? Zapał. Wilkołak Alfa, przemień w czarta. Dobra, Barbegaziego sobie wrzucimy i zobaczymy, jak to będzie działać. Muszę wygrać. Tym deczkiem sobie pogramy, dobra. A może sobie zmienię. Ukrytego sobie wezmę. Szukaj godnego rywala, ponieważ ja tu muszę questy nabijać. Branem będziemy się mierzyć. Masz serce, Ancrate. Dobra, mamy tego. Tego wywalimy stąd. Czy mi to potrzebne? Nie mamy starego grota. Wywalimy dwie karty.
Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 1. I co, mam ci go na pogrzebacz przekuć? Dobra, no. To niszczymy. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. To 100 000 fur beczek słowa. Swędzi mnie ucho. Raz mój miecz ściął 3 głowy za jednym ciosem. Myślę, żebym tu skończył, bo on musi zagrać jeszcze jedną kartę. Dobra. Dobra. Niech cię Myrchor pochłonie! Utwórz i zagraj brązową kartę z Skellige. Jesteśmy bastionem Frey!
No i tu mogę niestety to przydupić. Wypróbujmy naszą stal! No dobra, ta druga tura była dla mnie. Tylko że teraz to będzie taka kaszana. To ja sobie to zostawię. To może być dobra rzecz.
ostatnie słowa. No i wygrałem. A jednak. Geralt z Rivii na sam koniec. Jak tam moja podróż? No nieźle, wkroczyłem na ten poziom. Gdzie się odblokowuje kolejne klucze, tak? 10 kluczy. Ładnie. Tylko pytanie, czy ja tu chcę coś rozbrajać. Coś chciał z Króla z Północy teraz odblokować. Pytanie, co ja bym tu chciał odblokowywać? A może Leto z Gulety? Co mi może tutaj sprawić? Nie dostaję jego skórki, więc... Klątwa. Wykupiłem praktycznie wszystko. Praktycznie. Jednym z tych jasnowidzów był czarodziej Eltibald, który przepowiedział nadejście Czarnego Słońca. Jako następna praca miała opisać jeszcze gorsze nieszczęście, ale Eltibald zmarł przed ukończeniem manuskryptu. A tu? Niedokończony rękopis tu nosił krwawa klątwa lub monstrów przebudzenie. Głosił, że kiedy księżyc przybierze czerwoną barwę, ukrywające się do czychsa przed ludzkim wzrokiem potwory wyjdą na żer. No i wydałem 10 punktów nagród. Trudno. Ale mam 655 sztuk srebra, czy tego. To mogę kupić co do tych potwornych łowów. Coś mogę sobie kupić, tak? Beczka potworów. 2, 3, 4, 6 beczek potworów. A co? Będziemy otworzyć panty. Jesteś tego warty. Otwórz, panie, beczkę potworu. O, legenda. Miałem. Przenieść wrogą jednostkę. Zagrywasz insektoida. Obrońca trojaskiniowy. Naglfar. I zemsta na koniec sojuszniczy, który wezwie tę jednostkę ze swojego cmentarza do losowego rzędu sojuszniczego. Jennik, demon. Tutaj nie pracuje pod zemstę, nie? No, to trak! Dla zmieszczenia bliskie starcie daj wrogowi krwawienie, wzmocni sojusznicze jednostki bestie o 1. Morwood. Protofleder, ale odpoczynamy tę babeczkę w toku mamy. Królowa nocy, otwórz kolejną bestię. Północnica, upiór, stwórz, czym będzie szczury liczby 2, zemsta, stwórz, czym będzie szczury liczby 2. Szczur za 1 manę.
To jest jakaś myśl. 5. Syrena to wzmocni sojuszniczą jednostkę z zemstą 3. Bestia. Kuchta, Morwód. Tada! To już było, było, było. Fatka. Bargest. Bargesta nie mam. Pierdykniem, bo odwykniem. Pierdykniem, bo odwykniem. Za cóżko. Bies, bez kost. Biesa drugiego. Tyrtum byl. Szatka. Bies jedna, jedna, jedna. Larwa Endriagi. Połówki koron, razy 20. Dobra, rozegrałem tak. Jeszcze dwa razy. Walka szybkiego podróżowania. Czy dostanę jakieś nadmiarowe karty? Spoko, jest coraz więcej tych karcioszek. Będę mógł tworzyć kolejne karty. Muszę sobie podrapać ucho. Drapanie ucha, zajebista sprawa. A, jakie to przyjemne. To złoimy skórę następnemu rywalowi, nie? Okej. Stwórz tym lenie trudnie w liczbie 3. Już trutnia ładunki, aha, on jedzie na trutniach, chyba silny dech.
Ale jakąś kartę zagrać musisz, nie? No i dobrze, gracz spasował. Wygrał tą rundę, ale kart się więcej pozbył, więc... Co ja tu mogę? Dobra, zakończ wymianę. No niemożliwe, no.
Okej. Oj, oj, oj. Nieźle. Zdołałem tylko tyle wyciągnąć z tego. No niestety. No i wygrał. Tym razem wygrał, ale niedużo. Dobra, co my tu mamy? Jeszcze ile muszę rozgrywek? Jeszcze jedną. Jeszcze jedną, żeby wykonać to zadanie. Królestwa Północy. Brama musi być bezpieczna. No i dobrze, co my tu mamy? Dobra, wymienimy tą kartę. Dobra, wymienimy tego pana. No to jedziesz, panocku.
pagódki. Ja pasuję, walcz sobie. No wygrałeś, tylko czy to było warte tego? Nie wydaje mi się, bo mam więcej kart. Marnuje się w wojsku. No i co zrobisz, panie?
Arbalest, na twój rozkaz. No i zmusił mnie do zagrania karty, to było słabe. Bo ja popełniłem błąd po prostu. No i wygrał z Kubanem. Udało mu się. Wiedział, co robi. Dobrze. Wiedział, co robi. O, dostałem umiejętności. Mam 4 klucze. Mam 4 klucze i co tu jeszcze mam? Zagraj karty z pokrzepieniem w liczbie 20. Chyba nie mam kart z pokrzepieniem. PP, zagraj karty specjalne, wygraj z Coyotel. No to gramy z Coyotel, nie? Pogramy sobie teraz z Coyotel.
miałeś kiedyś połamane kolana? Powalczyłbym, ale religia zabrania. Wystarczy jedna strzała. Śmierci! Tańcz! Dobrze, masz mniej trochę kart ode mnie, o jedną. Dobra, co my to możemy wymienić?
No to dajesz, kolego. Czas i przestrzeń nie mają przed nami tajemnic. Co i tak tracą połączenie, panowie. Zwycięstwo, wygrałem, bo rozłączyło. Nic. Ja tam się cieszę, nie? Dobra, co my tam jeszcze mamy? Wygraj. Ej, nie zaliczyło mi zadania. Albo to frakcją Skellige. Dobra, tak frakcją Skellige to ja miałem w Bran Value taki deck. Dobrze. Nie z Coyotel, tylko z Skellige miałem grać. No dobra. Nie słynę z cierpliwości.
Co? Nikt więcej nie odważy się ze mną zmierzyć? Oczywiście, jak mistrz sobie życzy. Apacze! Wyruszamy! Varo. Para pa para. Tylko rzucę okiem. Blizny to moje trofea. Dobra, wygrałeś to, panie. No mam jedną kartę więcej niby. Zobaczymy, czy co mi, co, coś mi tutaj da. Dobierz kartę, odrzuć dwie karty.
Oska wzmocnia na fal dwukrotność unikalnych przez niego obrażeń. A niech mnie kraken pochłonie. No i nagle mam 11 punktów na stole, jednym zagraniem. Paradocku. Czekajcie, co ja mam w cmentarzu? Ja za 12 mogę pierdnieknąć. Na pewno jest ważna lekcja, a jaka? Chłopów trzeba trzymać krótko. Pa, pa, ra, pa, pa. Gorszego wroga niż skrzypiące drzwi. Lepiej, żebyśmy się pod toporek nie napatoczyli. Ma dość odwagi, żeby się bić z wildkarlami, co? Kogo mam zabić? Nie wkurzaj kobiety z tasakiem! Ta-ra-ra-ra-ra.
Modron Freya ma nas w opiece. Zacierajmy więc! Niech Freya wskaże zwycięzcę! Zobacz! No dalej! Który chce posmakować skeliskiej stali? O, panocku, chyba tego nie wygrasz. Tak mi się wydaje przynajmniej. Interesujący przypadek. No, chyba nie masz komu zadać. Będziesz błagał o śmierć. Dobra, co my tu możemy? Zajesz po prawej stronie równe aktualnie nas nie zadaj. To jest jakiś pomysł. Pokaż, z jakiej winy cię ulepiono. No i co zrobisz? I wygrałem. I wygrałem z przewagą miażdżącą tym razem. Dobra, gramy dalej. Jeszcze dwie rozgrywki muszę wygrać i będę miał złoto. Dzień dobry, Pietrons. W sensie, że czemu nie gram rozgrywki sezonowej? Nie wiem. A powinienem? Na twój zły dzień. I ona mi się automatycznie... Automatycznie mi się aktualizuje, więc powinna być najnowsza wersja. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Oczyść sojusznicza jednostka jest mocniej o 3. To mogę wyrzucić rozkaz. Co mógłbym zrobić? Wyrzucić tutaj harcowników.
Odrzuć kartę. Nie wiem, kilka razy się gra aktualizowała i nie miałem rankedów. Może nie mam odpowiedniego poziomu, żeby grać rankedów, nie wiem. Py, co to jest w ogóle? Zadaj wrogiej nosy za punkty obrażeń. Dobra, wywalimy to. Lepiej, żebyśmy się pod toporek nie napatoczył. Nie przypominam sobie, że mi się w ogóle kiedykolwiek pokazywały rankedy. Zadaj wrogiej jednostce 2 punkty obrażeń. To mi niepotrzebne do niczego w tej chwili. Szkoda, że tego nie wymieniłem. Cesarska formacja, wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 2, ładunki 4. Wykorzystane przeniesie jednostkę żołnierzy ze swojej talii na jej wierzch. To mi daje 15 punktów werbunku. Nie może, tam nas posyła. Okej. Zastanawiam się. Czy ja to coś mi daje? Save him!
to powinien dospasować, nie? Zdecydowanie pora spasować. Wzmocnij sojuszniczą jednostkę, otrzydaj jej zapał. And that's kind of problem. To może być nawet zabawne. Zagramy sobie koral. Umiejętność rozkazu może być wykorzystana w tej samej turze, w której zamieszczony rozkaz, a już bla bla bla. Będę bronił księżnej do ostatniego tchu. Niech mnie Kraken pochłoni. Chłopów trzeba trzymać krótko. Dobra, no tutaj się poddał. Dobra, wywalimy tą kartę. I wywalimy tą kartę. Będzie. Czujecie? Dobra. Aż tak ślina cieknie. Stwórz i zagraj brązowy egzemplarz brązowego żołnierza z twojej ręki i daj mu to. Będą o litość błagać! Nendrotyl! No i to jest problem.
to za sobą. Pospakuj nilfgaardzkiego żelaza! To jest problem, nie? Czego potrzebujesz? I co? Nikt więcej nie odważy się ze mną zmierzyć? Ojej, będzie tak mnie napierdzielał teraz. Nilfgaard! Pokaż, z jakiej gminy cię ulepiono. Każdy ma jakiś sekret. Czy ja jestem to w stanie wygrać? Jaśnie pani to się nie spodoba. Siewca zarazne. Interesujące. Wiele już widziałem. No niezły łomot mi tu urządził. No niestety, ale dostałem łomot tym razem.
ślep. O, dostałem punkt nagród. Czyli mam 5. To dobrze, bo to mogę, znaczy, że mogę tu odblokować ostatnią chyba rzecz. Albo pranie, no ostatnią. Asystenci El Tibaldo uznali tę rozprawę za majaczenia szaleńca i w trosce o reputację zmarłego mistrza postanowili jej nie publikować. Dopiero kilka lat później, gdy kontynent spłynął krwią, zrozumieli swój błąd. Awatar, krwawa klątwa. Mam odblokowany. Awatar krwawej klątwy, 634 golda mam znowu. To mogę kupić znowu jakieś te... beczki. Beczka zestawu podstawowego. Po otwarciu 5 zestawów podstawowych, w tym 4 to niezwykłe, 5 karta będzie co najmniej rzadka. Beczka krwawej klątwy. Beczka żelaznej woli. Beczka nowy granu. Beczka... No dobra, kupię sobie 6 beczek takich. Żelaznej woli. Nie wiem co to jest, ale kupimy. Zupy zje. Dobra. Ciach, beczkę, ciach. Aha, to taka kasa. Warsztat płatnerski. Kratka. Narwa Endriagi, napaść, zbrodnia, salamander, człowiek, bandyta. Rzucającego. Druga beczka. Asasyn salamander, bla bla bla. Za cóżko. Żółw, wrażliwość, rozmieszczenie. Szabrowniczka. No, to trach. Trzecia rzecz. Pluteje, maszyna oblężnicza. Rzadka. Wagenburg. Barykada. Rozmieszczenie, awanturnika. Nie znam się na tych kartach do gwinta. Redańska elita. Za cóżko. Nie mam tego, nie mam tego, to weźmiemy to pancerzony drak. Pierdyk tempo odwyknie. Saper, żółw znowu. Rzadka. Jeden był kusznik, coś tam, reformacja. Drugą szabrowniczkę. Zbrodnia salamandra, redański łucznik, coś tam, chawierz. Za cóżko. Hartowanie, wzmocnij sojusznika o 5 i do krasnolu daj mu też za punkty pancerze. Może być. Rozgrywka sezonowa, klasyczna, trening, no nie mam tego. Rankedów, nie wiem od czego to zależy.
Czy mi się tutaj zdublowane karty trafią jeszcze raz? Tak, 30. 517. Nie mam tego dużo, ale... Okej. Co nam tu się stało? Karty specjalne, wygrałem tylko jedną rozgrywkę. No dobra, ale już mi się dzisiaj... Nie mam rozgrywek. Mam tylko rozgrywkę sezonową, trening rankingowy nie mam. Co i widocznie... Widocznie czegoś mi brakuje. Czego tego nie wiem. Nie wiem, czego mi brakuje, żeby być. Wszystkie wygrane, najwyższa ranga. Nie no, gram w rankedy chyba. Do mnie wyższa ranga mam 26. Widzę, że nie w gardu kart mam trochę. A, dopiero 25 ranga, jak wbiję, to będę mógł grać. A, dobrze wiedzieć. To by było chyba na tyle. Dzięki wszystkim za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa.